Chatka w sercu lasu, inwazja, która pustoszy świat, czterech przyjaciół, którzy będą musieli walczyć o przetrwanie. Na Wielkiego Buka powraca nie kto inny jak Stephen King, jedna z tych jego powieści, które zawsze mi jakoś umykają, ale dzisiaj nadszedł ten czas, nadszedł jego czas. Poznajcie Łowcę Snów. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny, jakże tajemniczy dzień, witam was Olga z Wielkiego Buka. Łowca Snów, słuchajcie, to jest powieść bardzo wyjątkowa w dorobku Stephena Kinga. Sam King nie do końca ją lubi, a to dlatego, że przypomina mu cały czas o tragicznym wypadku samochodowym, którego padł ofiarą. To powieść pisana pod wpływem bardzo silnych środków przeciwbólowych, to powieść pisana w czasie bardzo ciężkiej rehabilitacji. Między słowami skrywa cały ten ból, wszystkie te próby odzyskiwania sił i walki, walki o swoje życie. W ogóle, słuchajcie, podobno tym pierwotnym tytułem Łowcy Snów był nowotwór. Tytuł, chociaż metaforyczny, to jednocześnie odnoszący się do tajemniczej choroby, do tajemniczego pasożyta, do tajemniczej inwazji, która pustoszy świat w powieści. Od jego nadania powieści Stephena Kinga powstrzymała jego żona. No i sądzę, że to był dobry wybór, dlatego że kto z nas wtedy sięgnąłby po taką powieść? W ostatnim czasie Łowca Snów został, słuchajcie, wznowiony, więc pomyślałam sobie, jest to idealna okazja, by przypomnieć o tej wyjątkowej powieści w dorobku Kinga, o której chciałam wam powiedzieć tyle już razy, no i teraz jest właśnie okazja. Henry, Jonesy, Pete i Beaver to czwórka przyjaciół, którzy trzymają się blisko już od czasów dzieciństwa. Łączą ich wspomnienia, łączy ich wspólna tajemnica, łączą ich niezwykłe zdolności i łączy ich chłopiec, chłopiec imieniem Dadyc. To właśnie dzięki niemu ta czwórka jest dzisiaj tym, kim jest. Teraz już dorośli po latach, wciąż jednak odświeżają swoją przyjaźń i wzniecają wspomnienia podczas corocznego wyjazdu na polowanie. Ten wyjazd jednak jest już inny. Coś dziwnego bowiem, słuchajcie, dzieje się w okolicznym lesie. Wojsko obejmuje teren kwarantanną. Stawką okazuje się już nie tylko życie naszych bohaterów, ale coś o wiele, wiele więcej. I zacznijmy od tego priorytetowego pytania bezsennych śród, czyli czy straszy, czy Łowca Snów Stephena Kinga straszy. Gdyby czytać Łowcy Snów, nie zagłębiając się w szczegóły, prześlizgując się po fabule, nie doszukując się metafor, to Łowca Snów byłby po prostu opowieścią o inwazji, o najeźdźce i o walce z nim. Jest straszna w konieczności podejmowania niektórych wyborów przez bohaterów. Jest również straszna w ukrywaniu i obnażaniu ukrywanej, często agresywnej natury. Jednak od razu warto tutaj zaznaczyć, że Łowca Snów jest nie tylko opowieścią o inwazji, a przynajmniej nie tylko takiej dosłownej inwazji, o. Idąc za tą interpretacją, którą narzucił nam sam Stephen King tym roboczym tytułem Nowotwór, Łowca Snów jest opowieścią o inwazji na organizm. Jest opowieścią o toczącym go nowotworze, o zbuntowanych, zdegenerowanych komórkach, które mają tylko jeden wspólny cel – zniszczenie. Kiedy czytelnik spojrzy na fabułę właśnie z tej perspektywy, Łowca Snów okazuje się nagle diabelnie realistyczny i diabelnie przerażający. Ba, on w ogóle, słuchajcie, bywa taki rozbrajający tym skomplikowanym konceptem, ale też, słuchajcie, druzgoczący, wzruszający w wybranych momentach, w wybranych scenach. No i właśnie tutaj do czytelnika należy ten wybór, jak zdecyduje się w ogóle odczytać Łowcę Snów. Mamy, słuchajcie, możliwość tej podwójnej, a nawet, słuchajcie, potrójnej interpretacji, jeśli jeszcze zgłębimy się w jakieś meta właśnie koncepty. To właśnie dzięki temu ta powieść jest absolutnie wyjątkowa, no i słuchajcie, wzbudza też cały wachlarz emocji i nie mówię tu tylko o strachu. A ja, słuchajcie, w ogóle na Łowcy Snów spoglądam jeszcze z nieco szerszej perspektywy, dlatego że zawsze myśląc o Łowcy Snów, biorę pod uwagę nie tylko powieść, ale również ekranizację powieści. Dla mnie to właśnie od ekranizacji w reżyserii Lorenza Kasdana rozpoczęła się przygoda z Łowcą Snów, dopiero potem czytałam książkę i myślę, że to był, słuchajcie, dobry wybór. To właśnie, słuchajcie, dzięki filmowi te niektóre takie zagmatwane kingowe koncepty ożyły i na ekranie, i w mojej wyobraźni. Przykładem jest tutaj chociaż
chociażby motyw umysłu, umysłu jednego z bohaterów, który staje się światem samym sobie, a w którym on zostaje zamknięty i odcięty od swojego ciała. I chociaż same opisy Kinga dają, słuchajcie, wyobraźni czytelnika spore pole do popisu, to dla mnie jednak wizja filmowa stała się niejako tożsama z wizją powieści, ale to chyba właśnie dlatego, że najpierw widziałam film, potem czytałam książkę, potem znów widziałam film. O! To, co jednak łączy zarówno film, jak i książkę, to, co w ogóle jest najważniejsze dla mnie w Łowcy Snów, to jest ta pełna napięcia opowieść o najeźdźce, o inwazji i o walce z tym najeźdźcą. O ludzkości, która staje tutaj na wysokości zadania. To jest walka z istotami, których nie sposób zrozumieć i z którymi też nie sposób się jakkolwiek porozumieć. Ich logika nie jest logiką ludzką, jest logiką potworów. Łowca Snów tym samym jest również opowieścią o ludziach gotowych na to największe możliwe poświęcenie. No i jak to bywa również w powieściach Stephena Kinga, jest historią przyjaźni, przyjaźni mimo wszystko. Dla mnie, słuchajcie, to jest stary, dobry King, a do tego to jest taki King, który na karty swojej powieści przelał swój własny, jakże prawdziwy, realistyczny ból i podzielił się z nim czytelnikami. Jestem ciekawa, kochani, czy czytaliście Łowcę Snów, a może widzieliście ekranizację? Dajcie znać, co myślicie o tej powieści Stephena Kinga, która zawsze jest jakoś tak pomijana i w jakichś zestawieniach, i w jakichś topkach, a o której, jak dzisiaj myślę, jest naprawdę bardzo, bardzo bliska. To jest taka historia niezwykle uniwersalna, właśnie przez tę metaforę, którą w sobie nosi, chociaż zawiera właśnie te elementy inwazji, tej obcości, tego pasożyta, to jednak... No mówię, przez tę metaforę działa naprawdę na wyobraźnię. Myślę, że Łowca Snów też dobrze rezonuje z tym, co teraz się dzieje wokół nas i znajdziecie takie elementy, które również będą i dla Was bliskie. Tak, jestem, kochani, ogromnie ciekawa, co myślicie o Łowcy Snów, czy lubicie właśnie tę powieść, czy może jeszcze w ogóle jej nie czytaliście, więc zachęcam Was najserdeczniej. Teraz pojawiło się wznowienie, możecie go szukać chyba i w księgarniach, i słuchajcie, jest też na Legimi, więc szukajcie, czytajcie, no i dawajcie znać i wpadajcie też na bloga, bo tam możecie sobie o Łowcy Snów poczytać. A my widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa. A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to ciekawostki o Drakuli Brama Stokera. Moc ciekawostek, moc faktów historycznych. Zaglądajcie koniecznie tutaj. Jeśli jesteście nowi, trafiliście tu w środę. Środy są bezsenne. Horror, groza. Dzisiaj Stephen King. Zapraszam do subskrybowania kanału. A my widzimy się niebawem. Do zobaczenia.